Raz witam wszystkich Bydgoszczy. Przede wszystkim dziękuję panu prezesowi, że związek zdecydował się zorganizować ten mecz właśnie tutaj. Mam nadzieję, że Bydgoszcz okaże się dla was szczęśliwa i jeszcze tutaj wrócicie. Jeszcze jeden szczebel wyżej. Dziękuję bardzo. No i uwaga, kto pierwszy zagra jutro? Means on Saturday, starting at 3 o'clock after the opening ceremony, which will start at 2:45. The first match will be Marta Domachowska against Janina Wickmeyer, followed by Agnieszka Radwanska against Kirsten Flipkens. I think I'm gonna say my tactics on TV. I didn't think so, so I'll keep that behind the scenes. But I've never played Marta, I've never played Agnieszka, so it's gonna be a new match for me, and then it's gonna have a little bit of feeling in the beginning, but tactics I'm gonna keep to myself. Belgijską, wiem, że to są bardzo, bardzo dobre zawodniczki, renomowane zawodniczki, dziewczyna z drugiej dziesiątki. Także tutaj w żadnym wypadku, no, pewnie pięknie by było wygrać 5-0, ale naprawdę jeżeli będzie 3-2, to będziemy bardzo, bardzo zadowoleni, będziemy się bardzo cieszyć. To znaczy, czuję się bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że mogę grać ponownie w Fed Cupie. Przygotowywałam się tutaj, jestem od wtorku, więc i do hali zdążyłam się przyzwyczaić, i do kortów, i myślę, że trenowało nam się tutaj bardzo dobrze, więc myślę, że jestem dobrze przygotowana. Stylem do mnie raczej atakuje, nie zmienia za bardzo tempa, ma dobry serwis, myślę, że na razie tyle. Ty masz dobry rekord chyba w Fed Cupie. Ja też nie pamiętam, też nie odrobiłem lekcji, ale wygrałaś chyba więcej niż przegrałaś mecz, prawda? No, tutaj jest chyba napisane. Znaczy ja za dużo, parę razy tylko grałam Fed Cupa, myślę, że 3 albo 4, ale na razie tak. Jaki będzie wynik, to wtedy przypuszczam, że kapitana mogą nawet zmienić i tak naprawdę teraz jeszcze nie szykujemy żadnej taktyki na te dziewczyny, które są wystawione, ponieważ jak będzie po 2 po singlach, to myślę, że właśnie Wickmeyer i Flipkens mogą zostać wystawione na debla, więc no, póki co nie szykujemy się na te dziewczyny. Trenerzy oglądali, wiedzą jak trenują, więc no, w razie czego na pewno parę słów nam powiedzą, jak mam z nimi grać, bo my osobiście ich nie znamy.